We wczorajszym dniu udało mi się wycisnąć 125 kg, dzięki czemu podniosłem dotychczasowego maksa o 5 kg. Niestety jednak przez słabą postawę na przysiadzie nie daje mi to dużo w walce o 500 w totalu. Bo jak się okazuje, w dniu jutrzejszym będę musiał zrobić aż 235 w martwym ciągu. No i nie ma co się oszukiwać. Na 99% to się po prostu nie wydarzy. Mój aktualny maks na martwym to 180 i pomimo tego, że bardzo mocno sprogresowałem, bo jak robiłem w serii 130 na 5, to robię 150 na 5, a testując sobie 3 na 3 zrobiłem 175. Na 3, to dalej to nie są wyniki, które by pozwoliły mi zrobić aż 235 w martwym. Jednak to nie znaczy, że odpuszczę, bo jutro dalej dam z siebie wszystko i celem takim minimalnym, tym razem sobie wyznaczam cel minimalny, który na pewno się wydarzy, jest 200 i wszystko powyżej 200 będzie mnie satysfakcjonowało. Zobaczymy, no jeżeli bym zrobił na przykład 220, co będzie bardzo ciężkie, ale jeżeli bym zrobił 220, to w tym momencie mógłbym spróbować poprawić przysiad i może by ta 500 była. No ale to wszystko się okaże jutro, a dzisiaj muszę zrobić wszystko, żeby jutro poszło mi jak najlepiej. Jak wiecie, te ostatnie dni jedzenia, które pokazywałem, były takie o, bo jak na przykład mówiłem, że zjem 4000, to jadłem 3500, jak mówiłem, że zjem 5000, to jadłem 4500 i tak się trochę nie stosowałem do tego, co sam sobie zakładałem. Dzisiaj, jak już widzicie, rozpoczynam sobie dzień od spacerku, dlatego, że muszę iść do sklepu, kupić parę produktów i w dzisiejszym dniu, bez żadnych kurwa wymówek, bez niczego, po prostu 800 węgli musi być zjedzone przeze mnie i to jest po prostu celem, bo potrzebuję tej energii w chuj jutro. Dlatego dobra, ja już będę wszedł w stronę sklepu. Widzimy się już na zakupach. Poszedłem do Auchan i kupiłem w nim paprykę czerwoną, marchewkę, cebulę, dymkę, czosnek, 6 bananów, mleko, ryż sypki, dżem 100%, sok i loda Big Milka. I co do tego Big Milka, to oczywiście go sobie teraz tutaj wrzucam. Big Milki to są takie lody, które tego fatu praktycznie w ogóle nie mają. Są to węglowodany, no i oczywiście głównie to są te gorsze cukry. Jak widzieliście, nie kupiłem żelków, dzisiaj nie będzie żelków, ale będzie sok. No bo musi być takie wsparcie, kurde, dla tych węgli. Są też banany, 6 bananów aż kupiłem. Wszystkie planuję dzisiaj zjeść, także ładuję się porządnie, bo oczywiście cel jest znany i muszę mu jak najbardziej pomóc. A teraz od razu zawijam na chatę i praktycznie z wejścia robię sobie śniadanie. Na śniadanie zrobiłem sobie dosłownie to samo co 2 dni temu. Czyli ugotowałem kaszę manną i dodałem do niej białko oraz truskawki. I dobra, mam już tą kaszę tutaj. Zaczynam sobie ucztę swoją śniadaniową. Kasza manna to jest ogólnie coś, co przez praktycznie całą masę mi towarzyszyło, bo jest to właściwie posiłek beztłuszczowy, fajne dostarczenie węglowodanów na śniadanie i co jest najważniejsze, nie nasyca aż tak jak owsianka, więc dla mnie to jest takie zastępstwo. Jak teraz będę wchodził na redukcję, no to po prostu zamiast kaszy mannej będzie owsianka i prawdopodobnie tak samo przyrządzana, że po prostu na mleku z odżywką białkową i owocami. Do tego dorzucam sobie jeszcze sok i w ten sposób już będę miał ponad 1300 kalorii, z czego ponad 200 węgli już. Od kiedy zjadłem kaszę, chwila już minęła. Ja tu sobie film montuję z klaty i właśnie tak chciałem jeszcze powiedzieć, że ogólnie wiecie, 125 względem 500 w totalu to jest trochę poniżej oczekiwań, bo te 130 byłoby dobrze celować, ale ja jestem zadowolony z tego ze względu na to, że jest to progres. Mimo wszystko, ja zrobiłem 120 1 kwietnia, więc od tego czasu no minęło 2,5 miesiąca, jakoś i 5 kilo na klacie przyszło. Wiadomo, że przyszła też waga i że brak progresu byłby czymś złym, ale nawet tak mały progres zawsze cieszy, więc mimo wszystko ja wychodzę zadowolony z tego. Poza tym mnie cieszyła też rzecz taka, że to, że nie podniosłem jakiegoś ciężaru, nie było zależne od mojej głowy, a od tego, że po prostu nie miałem na to siły. Bo w momencie, w którym ja bym miał walkę z ciężarem i bym ją przegrał przez głowę, no to by mi się to nie podobało. Ale w momencie, w którym ja po prostu nie mam tyle siły jeszcze, żeby to podnosić, no to ja po prostu to przyjmuję do wiadomości. Bo na przysiadzie, wiecie, to tam czuję duży niedosyt i taki jestem trochę zły na siebie, że tak to wyszło. A tutaj 125 jest jak najbardziej dobrym wynikiem. W tym momencie wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby odpalić sobie z 3 bananki. I tak też zrobię, tak też tutaj sobie zjem. No i pierwszy banan otwarty. Tak sobie będę jadł przy okazji montowania filmu. Węgle muszą się zgadzać, a jak je zjem, to tak myślę, że za godzinkę jakiś porządniejszy posiłek będzie musiał lecieć. Po zjedzeniu 3 bananów miałem na koncie 1680 kalorii. A następnym posiłkiem, jaki zrobiłem, były naleśniki zrobione ze 100 gramów mąki, 45 gramów odżywki białkowej, 3 jajek i 400 ml mleka. Usmażone naleśniki dodatkowo jeszcze posmarowałem wcześniej kupionym dżemem. I proszę Państwa, tak wyglądają już gotowe naleśniki, mam ich łącznie 5. Do nich tutaj sobie zrobiłem kreatynkę w kubku. I tutaj tak pomyślałem, że w sumie nie będę tych bananów zostawiał na później, tylko zjem je po prostu teraz do tych naleśników. Zjadę sobie naleśniki, przegryzę właśnie tymi bananami i w ten sposób dobiję kolejne kalorie. Nie wiem, ile dokładnie wam się to teraz wyświetla. Oczywiście, no ten przepis na naleśniki to u mnie jest tradycja. Jest to sprawdzony przepis. Teraz przyjdzie redukcja, to dużo się zmieni. Ale powiem wam szczerze, że już chuj czekam na tą redukcję właśnie. Ona oczywiście nastąpi po jutrzejszym dniu. Jutrzejszy dzień będzie ostatnim dniem masy. Jedyną możliwością, żeby to było, żeby było inaczej, jest moment, w którym zrobiłbym na przykład jutro 225
205 na martwym, albo 230 na martwym. Że wiecie, że brakowałoby mi dosłownie 5 lub 10 kg do 500, wtedy tą masę przedłużę jeszcze o tam, nie wiem, 2-3 dni, odpocznę sobie i podejdę jeszcze raz do przysiadu. Ale na to kurwa kursu bukmacherów jest 50. Bo może powinienem wam budować emocje, ale szczerze będzie mega ciężko jutro zrobić aż taki wynik. No to by było 55 kg kurwa progresu, 2,5 miesiąca. No to jest rzecz nieprawdopodobna, ale kto wie, może jutro nastąpi. Ja się w żaden sposób nie nastawiam, jutro daję z siebie wszystko, 200 to jest minimum, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby lecieć wyżej. A żeby tak było, to dzisiaj jeszcze muszę sporo zjeść. Dlatego będę to kończył i będę kurde leciał z następnym posiłkiem. Dobra, i w tym momencie jestem w kuchni i będę robił przedostatni już posiłek dzisiaj. Tu ogólnie miałem taki problem, bo zazwyczaj w piątek sobie wrzucam rybę, no ale dzisiaj, że jest ten fokus na węgle, to nie będę tego robił. Tu sobie przygotowałem te rzeczy, co kupowałem rano i właśnie podstawą będzie ten ryż, bo to będzie ryż z warzywami i z jajkiem. Właśnie jeszcze jajek muszę sobie już wystawić. To ogólnie będzie teraz taki trochę freestyle z mojej strony, bo ja ten posiłek może jadłem rok temu ostatni raz, no to było jeszcze jakby na redukcji, także w ogóle daj spokój. Tu sobie już przełożyłem warzywa, bo będę je kroił, ale najpierw trzeba ryż przemyć. Kurde, nie zapomniałem, jak się to nazywa, no że trzeba przepłukać o ryż, bo będę robił ryż sylki. Dobra, jednak się okazało, że ten ryż, który kupiłem, był w miarę przepłukany, był w miarę wyzbyty skrobi, także jest okej. Okay. Tylko jeszcze tu posolę i zabieram się tutaj za krojenie warzyw. Warzywa zacząłem kroić, gdy ryż zaczął się gotować. Najpierw pokroiłem dymkę, poszatkowałem czosnek i wrzuciłem to na rozgrzaną patelnię. Następnie marchewkę oraz kartkę papryki pokroiłem w kostkę i wrzuciłem do podsmażonego czosnku, dodatkowo dolewając sos sojowy. W tym momencie odcedziłem ugotowany ryż i na patelnię wlałem dwa wybełtane jajka. A gdy te się ścięły, wrzuciłem ryż i wszystko ze sobą wymieszałem. I tak to wygląda, już gotowe. No i to jest chyba to, co mówiłem, że trochę tego dania nie robiłem i ten ryż chyba za długo trzymałem w garnku. Ale no trudno. I tak to zjem, to przesypię do miski i będę próbował, co tu mi wyszło. Więc dobra, spróbujmy, co tutaj się udało zrobić. Ja w ogóle wziąłem łyżkę do tego, no bo to jest takie, taka trochę papka z konsystencji. No i powiem tak, w smaku wyszło bardzo dobrze. Tak powinno to smakować. No tylko ryż jest rozgotowany. No i to zabiera trochę temu daniu, ale zjem ja, bo wszystko mi wyszło oprócz ryżu. Ta micha, teraz sobie policzyłem, ma 1075 kalorii, z czego 179 węgli. I tak jak mówiłem, na redukcji bardzo fajnie to wchodziło. Teraz będę redukował, więc być może wrócę sobie do tego dania. Przed treningami często to wrzucałem. I tu ktoś się może dziwić, 1000 kalorii? No właśnie, nie do końca, bo wtedy nie było 200 gramów ryżu, ale tego ryżu było 100 albo nawet czasem mniej. Tym się dało najeść, więc wtedy było z 500 kalorii. Także tym na pewno się mocno nasycę. I na zakończenie dnia, słuchajcie, wyszedłem sobie teraz na krótki, kurde, spacerek do Żabki, bo teraz ogólnie jest przerwa i zaraz będzie druga połowa meczu Polska-Niemcy, więc stwierdziłem, że sobie ją obejrzę. I teraz po jakieś właśnie lejsiki z pieca jeszcze pójdę. Trochę tłuszczu z tego będzie, ale dobiję ogólnie ten cel 800 węgli. Możliwe, że jak się uda, bo teraz właśnie są te dziki w Żabkach, to kupię sobie dzika też na jutro, żeby nie musieć tego robić rano. Jak się okazało, dziki w Żabce były, więc wziąłem sobie brzoskwiniowego, który jest moim ulubionym. A oprócz niego kupiłem wcześniej wspomniane lejsy z pieca. No i piękna sprawa, cel wykonany, kurde, zakupy zrobiłem tak jak chciałem. To jest ogólnie zajebista opcja, że teraz można kupować te dziki w Żabkach, do tego mi szczerze brakowało, bo ja tutaj nie mam za bardzo Lidlów obok siebie, a Żabki są. No one mają tą przewagę, że mają 200 mg kofy i na przykład Monstery mają chyba 150, jest to jakaś tam różnica, co nie? Wróciłem na chatę i co do tych lejsików, które tutaj mam, one dobijają mi 4867 kalorii, więc sporo dzisiaj dzień jedzenia jest. Węgli mamy 800. 7, także też spoko. Tak, tutaj jeszcze Pepsi Max sobie wlałem. W ten sposób będę kończył ten dzień. Dzisiaj tak naprawdę już po tym meczu będę szedł spać, bo chcę pójść spać przed północą. Jestem umówiony jutro na 10.30 na siłownię, na której będę testował Maxa na martwym. I tak jak już mówiłem wielokrotnie, dzisiaj celem będzie minimum 200, ale każdy wyższy ciężar będzie miłą niespodzianką. Postaram się zrobić wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby podejść do 235 albo się do tego jak najmocniej zbliżyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja tak naprawdę już więcej zrobić nie mogę, więc widzimy się jutro i powiedzmy, że o 18 będzie ten film jutro. Postaram się go tak wrzucić, żeby był na 18, a jak nie będzie, to chuj mi w dupę. Never.